Szczęść Boże, w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Jak długo żyję, nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że apostołowie otrzymali Ducha Świętego dwukrotnie. Wieczorem po zmartwychwstaniu i 50 dni później. Jest mi wstyd, że pojawiło się takie zaniedbanie mojej wiedzy. Kiedy Pan Jezus przychodzi do uczniów zamkniętych, wystraszonych, podejrzliwych, powtarza gest, jaki był w momencie stworzenia człowieka. Co wtedy się działo? Bóg, czyniąc człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I to człowiek został wybrany na przyjaciela Boga, bo uzyskał Boże tchnienie. Dziś to tchnienie jest zupełnie inne, bo ma postać Ducha Świętego, który nie tylko jest sprawcą działania, ale czyni nowe życie. A właściwie będzie dokonywał w człowieku odnowienia jego życia, które zostało zniszczone przez grzech. Sam fakt pojawienia się Jezusa w wieczerniku sprawił ogromną radość uczniom. Bo normalnie, jak kogoś poranionego widzimy, jesteśmy pełni smutku. Ale nie tym razem. Bo uczniowie zrozumieli, że ich zdrada i ucieczka nie spowodowały tego, że Jezus przestał ich kochać. Jego miłość jest tak silna, że pragnął ich zobaczyć i z nimi się spotkać. Oni po prostu doświadczyli miłości, której nie znali, bo jest to miłość większa od ludzkiej nieprawości, od zła, które drzemie w człowieku. Obietnica, którą złożył Jezus, mówiąc: weźmijcie Ducha Świętego. Jego przybycie w dzień Pięćdziesiątnicy jest kulminacją tajemnicy paschalnej. Duch Święty stwarza w uczniu nową jakość człowieczeństwa i buduje jedność. Dziś dzieje się coś innego niż przy budowaniu wieży Babel, gdzie ludzie zjednoczyli się przez pychę i chcieli wybudować wieżę sięgającą aż do nieba. Wtedy Bóg pomieszał im języki. Dziś daje im możliwość mówienia w takim języku, by ludzie mogli poznać dobro Boga. Bo dziś nie pycha, ale pokora jednoczy uczniów. Kim jest Duch Święty? Jest mistrzem, który prowadzi ucznia do prawdy. Uczy czynienia dobra, pociesza w bólu, motywuje do wewnętrznej przemiany i daje mu nowe możliwości i zdolności. Jest po prostu ofiarodawcą wielorakich darów, które są nam potrzebne do właściwego życia. Warto zwrócić uwagę na postawę uczniów, którzy wraz z Maryją byli skupieni, modlili się wspólnie. Skupienie i modlitwa są dobrym podłożem do działania Ducha Świętego. Kiedy Jezus mówi do nich: pokój wam, właśnie do takiej postawy ich zachęca. Kiedy nie ma w nas pokoju, panuje chaos. Chaos burzy wszelki porządek i wprowadza nerwową atmosferę. Może i wszystko działo się z zaskoczenia, bo nikt niczego się nie spodziewał, niczego nie planował. My mamy taką tendencję, że snujemy scenariusz, w którym staramy się wszystko przewidzieć. I kiedy nic się nie sprawdza, to wtedy zaczyna się nasz wewnętrzny dramat opatrzony słowami: a myśmy się spodziewali. Już od wielu lat udaje mi się podchodzić z wielkim spokojem do wielu spraw, z nastawieniem, że robię to, co mogę i jak najlepiej mogę, a resztę oddaję pod działanie łaski. Jeśli coś ma być, to będzie. Jeśli nie, to znaczy, że tak miało być. I powiem, że dobrze na tym wychodzę, bo nie złoszczę się, przy czym nie obrywa się postronnym osobom. Pewnie, że chciałoby się wiele rzeczy widzieć innymi niż są, ale przecież nie na wszystko mamy wpływ. Obecność Ducha Świętego w Kościele sprawia, że dociera do nas wszelka łaska. Jak mawiał jeden z moich ojców duchownych w seminarium, wszystko jest łaską. Złamana ręka czy wygrana na loterii. Wszystko jest łaską, bo do czegoś prowadzi albo przed czymś chroni. Kiedy spojrzymy na uczniów, na ich postawę, na miejsce ich przebywania, zobaczymy w nich strach. Drzwi zamknięte z obawy przed Żydami. Ale nie tylko drzwi były zamknięte. Oni także byli pozamykani, bo rozpacz po śmierci Jezusa ich do tego zmusiła. Uczniowie stracili wszystko. Mistrza, nadzieję, przyszłość. Bo jak tu teraz wyjść do ludzi, gdy nie wiadomo, co ich spotka? Nie wiedzieli nic. Co mają robić, co mówić, jak żyć. Ludzie, w których wszystko już było wypalone, w których brakowało już życia, zostają ożywieni. Od tej chwili już niczego się nie boją. Stają się ludźmi misji, głosicielami Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju. Są nowymi ludźmi, którym Duch pozwala działać, kochać i żyć tak jak Jezus. Perski mistyk nazwał Ducha Świętego zapachem miłości Boga. Tchnienie Jezusa jest tworzeniem nowej rzeczywistości, której możemy się poddawać. A miłość nas po prostu przenika jak najpiękniejsza woń, perfum, którą roznosimy w otoczeniu. Prośmy więc Jezusa, by wlewając w nasze serce swego Ducha, swoją miłość,
leczył jednocześnie nasze serca i rany, byśmy ożywali i stawali się mocniejsi w naszej misji. Wszak, jak napisał Antoine de Saint-Exupéry, jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. Z Panem Bogiem.